Cześć, witaj serdecznie w kolejnej lekcji. Progresywne ćwiczenie skal. Czyli w skrócie można powiedzieć o improwizowanie. No, tak Wojtek wybrał taką nazwę. Progresywne. O co tutaj chodzi? W poprzedniej lekcji sobie powiedzieliśmy na temat schematów, na temat tego, że możemy grać 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 9 i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było w ćwiczeniach, wszystko było do nauczenia się, prawda? Te schematy. Tutaj sobie powiemy o czymś, co właściwie trochę łamie ten stereotyp schematów, ale się wywodzi z niego. Bo na przykład mamy w takiej sytuacji, na przykład mamy schemat. Wprowadziłem tę melodię ze schematu i później grałem jakieś tutaj, prawda, slajdy, jakieś motywy. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, że trzymamy się dźwięków ze skali. Czyli jeżeli tutaj miałem skalę C-dur, C, D, E, F, G, A, B, C, to poruszamy się w tej skali durowej C. Schematy, które się wywodziły z tej skali, to byłoby na przykład ta raz, dwa, trzy, dwa, trzy, cztery, pięć. Chodzi oczywiście po stopniach skali, czyli pierwszy, drugi, trzeci stopień, drugi, trzeci, czwarty. Trzeci, czwarty, piąty i tak dalej. Bardzo istotne jest tutaj właśnie to, co już mówiliśmy sobie wcześniej, żeby zaczynać od dźwięku tonicznego i kończyć na tonicznym, albo chociażby kończyć na tonicznym, a zacząć od jakiegoś innego, żeby do niego tą melodię jakby wyprowadzić. W improwizowaniu, czyli właśnie w takim ćwiczeniu progresywnym skal, istotne jest to, żebyśmy się właśnie poruszali po tych dźwiękach ze skali na całym gryfie. Na przykład możemy się poruszać, mamy C, D, E, F, G, A, B, C, czyli na przykład mam D, E, F, G, A, B. Mam te dźwięki z tej skali. No tutaj dobra, nie kończyłeś na A, na dźwięku C, ani na, nie zaczynałeś od dźwięku C, nie kończyłeś na C. Chodzi tu o tworzenie takich właśnie zagrywek. Ja to nazywam izolowaniem ćwiczeń, czyli na przykład właśnie mam jakąś zagryweczkę, którą sobie właśnie gram w kółko. To można powiedzieć, to troszeczkę jest taki też schemat, jak mieliśmy przedtem właśnie 1, 3, 2, 4, 5, 6 i tak dalej, te ćwiczenia, te schematy, to tutaj robię taki krótką jakby izolowanie tych pewnych kilku dźwięków. Po dźwiękach ze skali, na przykład później dalej mogę to przenieść. Po prostu sobie izoluje parę dźwięków, to też się nazywa zagrywka albo paterny, albo po prostu takie licks, czyli takie zagrywki krótkie, które możemy stosować w określonych różnych momentach, bo możemy je stosować w solówce, możemy je stosować w jakimś takiej zagrywce, jako intro też możemy zacząć utwór na przykład jakiś. I tam w odpowiednim momencie wchodzi oczywiście power chord i perkusje i tak dalej, i tak dalej. Czyli dla Ciebie właśnie bardzo byłoby istotne powyszukiwać też z tych schematów wcześniejszych albo znalezienie swoich schematów krótkich, na przykład trzy dźwięki, na przykład pierwszy dźwięk ze skali, szósty,
trzeci. Tu już widzisz, że masz taką charakterystyczną dla seksty wielkiej melodyjkę. Pierwszy, czwarty, piąty. Ja tutaj właśnie zrobiłem, wyszedłem według tego schematu. Gram pierwszy, czwarty, piąty dźwięk ze skali, czyli kwarta i kwinta. Po kolei, prawda? Pryma, kwarta, kwinta. Tenże schemat dobrałem, grając o sekundę wielką do góry, czyli dwa progi do góry. Grałem też jakby pryma, kwarta, kwinta, jakby dalej dźwięki ze skali, bo mamy, pamiętasz, C, D, E, F, G, A, B, C. Najpierw grałem C, F, G, później grałem D, G, A. One są w tej skali, prawda? Ale ja mogę, można powiedzieć, że ten schemat układu już tak, teraz można powiedzieć, że już tak zawężamy schemat całej skali tych ośmiu dźwięków do konkretnych kilku dźwięków, które należą do skali. Czyli tutaj znalazłem kwartę i kwintę. Skali. Później tu znalazłem ten sam schemat. Ten sam schemat, czyli kwarta i kwinta. Później tutaj akurat znalazłem motyw kwarta zwiększona, bo w skali C-dur jest dźwięk B, a nie bez. Czyli po prostu kwarta zwiększona. I kwinta, kwarta zwiększona, kwinta. No i później znowu kwarta i kwinta, dźwięk G, C, struna czwarta i trzecia, i dźwięk G, D, struna czwarta i trzecia. Najpierw próg piąty, piąty, później piąty, siódmy. Ale można powiedzieć, że jakby zawęziłem dźwięki ze skali właśnie tylko do tych trzech dźwięków, które tutaj akurat wziąłem na warsztat. Kwarta, kwinta, pryma, kwarta, kwinta. Ale trzeba przyznać, że coś się zaczyna dziać, czyli jakby można powiedzieć, podstawowym warunkiem jest to, że my się poruszamy w skali. Okej, okay, poruszamy się w jakiej skali? Bo wiadomo, można powiedzieć, ale zaraz, fajnie jest improwizować w różnych dźwiękach, niekoniecznie, żeby musi być skala i możemy sobie dodawać jakieś dźwięki i wtedy powstają ciekawe rzeczy. No okej, okay, jak najbardziej tak, tylko że wtedy tym bardziej powstaje troszeczkę taki chaos. Tym bardziej, jeżeli jeszcze zaczynasz grać, to tym bardziej w ogóle zaraz, czyli albo używam dźwięków, albo ich nie używam, albo w ogóle gram wszystko chaotycznie, albo po prostu, no nie wiem co. W zasadzie, jeżeli nie używam dźwięków ze skali, to mógłbym grać po skali chromatycznej, ale skala chromatyczna. To jakieś znowu jakieś niesamowicie walory ma brzmieniowe, nie, to bardziej właśnie jest takie mechaniczne do ćwiczenia ręki. Czyli warunkiem jest to, że po prostu my się poruszamy po dźwiękach ze skali. Drugim warunkiem jest to, że my poruszamy się też po określonych interwałach. Kwarta, kwinta na przykład, tercja może być. Poruszamy się, kolejnym warunkiem jest, że poruszamy się też według schematów. Był na przykład jeden ze schematów, był właśnie na przykład pierwszy stopień, trzeci, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 1, 3, 2, 4. ¶¶